Witam serdecznie. Dzisiaj tematem nauczania jest dokąd zmierzam. Podzieliłem się z tym, możesz o tym posłuchać i odpowiedzieć sobie, ponieważ każdy z nas dokądś idzie. Ty i ja. Tutaj na tym świecie jesteśmy tylko na chwilę. Ważne jest to, co będzie w przyszłości. I o tym dzisiaj masz szansę usłyszeć. Serdecznie Cię zapraszam. Jezus jest dobry, bliski,
Ciebie, Jezu, Ciebie. Moim szczęściem ponad wszystko pobyć blisko Ciebie, blisko. Ja wywyższam Ciebie. Trudno jest, chcę śpiewać, że
Witam Was bardzo serdecznie. Ten wspaniały dzisiejszy niedzielny, ekscytujący, śnieżno-zimowy poranek. Wszyscy się, mam nadzieję, wygrzebali z domów, poodśnieżali i przybyli. Tak jak widzieliście zapowiedź, w przyszłym tygodniu naszym gościem będzie Arek Krzywodajcz, pastor z Włodzisławia, który będzie mówił o przyszłości. Dzisiaj ja troszeczkę już tytułem wstępu. Wiecie, jak to jest na koncertach, kiedy jest główny zespół, a wcześniej jest support. A więc ja dzisiaj będę takim supportem. Przyszłość. Każdy ją różnie postrzega. Czasami myślimy bardzo krótkoterminowo, i widzimy tą przyszłość, to co dzisiaj będziemy jedli na obiad, to nas kręci, myśli gdzieś się koło tego krążą. Mam nadzieję, że w tym miejscu teraz, jak jesteś tutaj, nie myślisz, czy właściwie kluski zrobiłaś. I mam nadzieję, że nie myślisz, że teraz się zwracam do facetów, czy będzie ci smakować. Przyszłość można właśnie określić w ramach czasowych, że gdzieś bardzo blisko myślimy, ale również możemy gdzieś dalej. A więc co będzie jutro, być może za tydzień, gdzie będę znajdował się za rok, a może za 10 lat. Młodzi różnie i inaczej postrzegają przyszłość niż już dojrzałe osoby. Tam bardziej się przyszłość wiąże z poznaniem drugiej osoby. Zakończeniem może jakiejś nauki, rozpoczęcie nowej pracy, nowej fazy w życiu. Bardziej dojrzali, być może myślą, co po sobie pozostawić. Ich przyszłość jest troszeczkę inaczej postrzegana. Całkiem starsze osoby. Pamiętam, moja babcia miała 92 lata, jak zmarła. I pod koniec swojego życia, kiedy z nią rozmawiałem, powiedziała mi, a to była Ślązaczka, więc zacytuję ją dosłownie. Mówi mi tak: wiesz, synek, ja już by tak chciała se umrzeć. I myślę, że perspektywa przyszłości właśnie z miejsca, w którym się człowiek znajduje, jest zdecydowanie różna dla każdego z nas. Przewidująca na przykład przyszłość może być ekscytująca. A więc czekamy na ślub, czekamy na przykład na narodziny dziecka, na pewne wydarzenie, które już jest zaplanowane i mamy nadzieję, że ono nastanie i to nas ekscytuje. Nie możemy się czasami doczekać. Przyszłość jest taka, że już mamy zapłacone w czasy, gdzieś mamy wyjechać, podróż życia, już jesteśmy nakręceni i jak to mówią znowu Ślązacy, mamy tak zwany rajzy fiber. Cieszymy się na to, co przyjdzie, ale również
przyszłość może przerażać. Przeraża wtedy, jeśli jest nieprzewidywalna. Nie wiemy, co się stanie. Słyszymy o różnych rzeczach. Widzimy obrazy, które są codziennie nam w telewizji przedstawiane i zaczynamy myśleć o tym i ta przyszłość rodzi niepewność, obawę, w konsekwencji strach. Dlatego dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Dokąd zmierzam? Dokąd zmierzam? Czyli jak mieć właściwą perspektywę na życie? Punkt odniesienia, aby przyszłość, która nadejdzie, tak czy siak, nie napawała mnie strachem, ale powodowała, że żyję we właściwych proporcjach mojego życia i stawiam tą przyszłość we właściwym miejscu i nie muszę się jej bać. I rozpocznę od takiego fragmentu Bożego Słowa z Psalmu 103, od 14 do 16 wersetu. To jest bardzo fajny fragment, który pokazuje nam, jak ważni jesteśmy w ogromie wszechświata. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. I już go nie ujrzy miejsce jego. Jaki tu jest przekaz tego fragmentu? A więc, że żyjemy tak naprawdę chwilą. Nasze życie jest bardzo ulotne. Jak trawa na ogródku. W zeszłe lato, pamiętam, nie musiałem kosić trawy. Było tak duże słońce, że ją dosłownie wypaliło całą. Zazwyczaj, wiecie, jak rośnie trawa na ogródku, to co tydzień trzeba tą kosiarką przejeżdżać. Do tej pory, przez parę lat wstecz, robił to mój syn. Od jakiegoś czasu znowu ja musiałem na nowo być zaprzęgnięty w ten mechanizm. I wiecie, tak na początku pomyślałem sobie, to jest fajnie, że tak grzeje. To nawet fajnie, że tak wypaliło. Przez 2 miesiące, czy nawet więcej, nie chwyciłem kosiarki do ręki. Ale fakt jest też taki, że na ogródku nie było zielono, tylko żółto. Tylko żółto. Chodziło się po takim nieładnym miejscu. Takie jest właśnie życie. Moment przychodzi wiatr i już tej trawy, której tam to miejsce, w którym to miejscu była, już jej nie ma. Tak jest właśnie z naszym życiem. Jest bardzo, bardzo ulotne. Jak szybko przyszłość staje się teraźniejszością. Dzisiaj, mając lat dojrzałego mężczyzny, to kiedy cofnę się o te 20 lat do tyłu, dzisiaj patrzę i mówię, wow, jak to szybko przebiegło. Moment, to jest momencik. Ten fragment właśnie o tym mówi. A inny fragment jeszcze to mocniej podkreśla. To jest z Psalmu 90, wersety 10 i 12. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Fajne słowo, odlatujemy. Bardzo fajne. To takie młodzieżowe, współczesne. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. To jest właśnie to. Boże Słowo nam wskazuje na to, żebyśmy umieli spojrzeć na życie, które prowadzimy, na dni, które są w nas zapisane, abyśmy umieli na to spojrzeć z perspektywy przemijalności. Mieć świadomość, że to jest ulotne, chwilowe i to, co dzisiaj wydaje nam się istotne, to, co dzisiaj wkładamy mnóstwo siły, być może z czasem, to jest właśnie tylko trud i znój,
a potem odchodzimy. Dlatego pytanie brzmi, ile mi jeszcze pozostało? Ile tobie pozostało dni życia? Ile? Ile tutaj, w tym ciele, zostało ci dni życia? To jest ciekawe pytanie, bo zaraz za nim idzie kolejny, czy gdybyś wiedział, ile ci pozostało, postępowałbyś inaczej. Twoje życie by się przewartościowało. Zacząłbyś zwracać uwagę na coś, co być może dzisiaj jest gdzieś daleko pozostawione z boku. Czy coś by się zmieniło w twoim życiu? To jest właśnie ta chwila. To jest właśnie to coś, że dzisiaj myślimy, być może, że te sprawy wokół dzisiejszego dnia są bardzo ważne, ale gdyby postawić je w perspektywy tej ulotności i tego, że na przykład już wiesz, kiedy odchodzisz, być może nie stałyby się tak istotne i stałyby na samym szarym końcu. Ludzie drugiej szansy. Wiecie, że są tacy ludzie. Ludzie drugiej szansy. To ci, którzy otarli się o śmierć. I wiecie, nie mam na myśli takich sytuacji, że prąd mnie kopnął. I koniec końców można powiedzieć, okej, mogłem ulec śmierci. Nie mówię o takich okazjonalnych, sytuacyjnych sprawach. Kiedyś pamiętam, i to już jest ponad 20 lat do tyłu, kiedy mieliśmy w domu samochód BMW, a więc bardzo mały wóz, inaczej maluch. Jechałem tym maluchem do pracy w zimę, właśnie w taką pogodę jak dzisiaj. I na tej drodze, na tej prostej drodze zachciało mi się wyprzedzać tira. On jechał 70, bo było ślisko. Ja rozwinąłem ogromną prędkość, około niecałych 90 na godzinę i stwierdziłem, że go wyprzedzę. Wiecie, zacząłem to wyprzedzanie i byłem gdzieś w połowie tego samochodu i zrozumiałem, wiecie, kierowca to w pewnym miejscu wie, że ja jadę, ale nie mam już nad tym samochodem kontroli. Wpadł w jakieś takie, wiecie, jakby to powiedzieć, taki aquapaling, w jakieś rowki i on tak szedł, wiecie, jechał prosto, zaczął nim troszkę tak rzucać. Kątem oka spojrzałem, widziałem te duże koła, tą przestrzeń między tymi kołami. Myślę, tak wpasowałbym się tam. I ta myśl, Boże, wyratuj mnie z tego. Mówię szczerze, powiedziałem, Panie, wyratuj mnie z tego. Docisnąłem gazu i wyprzedziłem go. I raz w życiu, i wiem, co to dzisiaj znaczy, miałem miękkie nogi. Jak go wyprzedziłem, kiedy to napięcie ze mnie zeszło, to wiecie, w nogach była tak zwana galaretka. Pomyślałem sobie, otarłem się o śmierć. Ale nie o tym dzisiaj mówię i nie o takich przykładach, bo to jest tylko ta chwila. Mówię o takich przykładach ludzi, którzy już wiedzieli, że ich życie się kończy. Pamiętacie kiedyś Petr, który u nas się dzielił tym na wyjeździe kościoła, jego życiu, kiedy był w szpitalu, kiedy już był jedną nogą po drugiej stronie. O taką rzecz mi chodzi. O ludzi, którzy pogodzili się z nieuchronną śmiercią. W tych momentach właśnie widać ulotność życia, bezradność, ale jest druga szansa. I to są ci ludzie, którzy ocierając się o tą śmierć, dostają tą drugą szansę i z tego wychodzą. Potem już do tych ludzi nic nie jest takie samo. Ci ludzie, którzy już pogodzili się ze śmiercią, ci, którzy już się z nią witali, kiedy wychodzą z tego, dostają drugą szansę, w ich życiu już nic nie jest takie samo. Zazwyczaj.
zmieniają życie. Zazwyczaj. Nie zawsze. I takim przykładem jest na przykład król Hiskiasz. Bardzo barwna postać. To pozytywny król w Starym Testamencie. Miał 25 lat, kiedy zaczął rządzić w Judzie. Wiecie, przejął królestwo, powiem tak, religijnie było w bardzo złym stanie. Ale on przejął i słowo o nim mówi, że on miał serce oddane Bogu. I z chwilą, kiedy zaczął być królem, zaczął robić reformy, naprawił mury Jeruzalemu, wybudował wodociąg, przeprowadził reformę religijną, na nowo odnowił Paschę. A więc bardzo pozytywny król. I zresztą tak o nim mówi słowo. Ale był jeden epizod w jego życiu, który właśnie mówi o tym czymś, co przed chwilą pokazałem. Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugą Księgę Królewską, 20 rozdział 1-6. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Przychodzi do niego prorok, mówi Boże Słowo, mówi: słuchaj, uporządkuj swój dom, nie będziesz żył. A więc to jest, wiecie, to już nie są sytuacyjne sprawy. To już jest wyrok, to jest stwierdzenie faktu. Trzeba spisać testament tak naprawdę. Trzeba porozdzielać majątek, temu dać to, tamtemu dać to. Poukładać swoje życie. Bo idę, odchodzę z tego świata. Uporządkować muszę swoje życie. Wtedy Hiskiasz odwrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. I wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, więc kiedy jeszcze ten prorok nie zdążył odejść daleko, doszło go słowa Pana następującej treści. Wróć i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy i uwaga. Otóż uleczę cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana i gratis. Dodam też do twojego życia 15 lat. I wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Dodam też do twojego życia 15 lat. Wow. Bardzo dobra nowina. Człowiek, który już miał uporządkować życie? Kolejne słowo dociera do niego i Bóg mówi: uleczę cię. I czytamy później w tym, że rzeczywiście tak się stało. Został uleczony ze śmiertelnej choroby, bo czytamy o tym, że to była śmiertelna choroba, a więc prowadząca do śmierci. To nie był kaszel. I zostaje uzdrowiony i nadto mówi do niego Bóg: słuchaj, 15 lat dostajesz gratis. Wiecie, co to znaczy? Nie wiem, czy ktoś z nas się z czymś takim spotkał, ale 15 lat, które daje Bóg, oznacza, że za tydzień nie umrzesz. Że za rok nie umrzesz. Twoja przyszłość została określona. Ona ma ograniczony czas, ale została określona. Nikt, podejrzewam z nas, nie wie, czy jutro wstanie. On wiedział. On wiedział. Miał tą pewność, ponieważ Bóg tak powiedział. Druga szansa. Tak sobie myślę, że człowiek drugiej szansy to, tak jak powiedziałem wcześniej,
to życie zostaje jego przemienione, jego postawa zostaje przemieniona. Zazwyczaj zostaje przemieniona. I tak sobie to wyobrażam, że chyba bym codziennie był wdzięczny Bogu za to, co się stało. Czy ktoś jest ze mną? Zgadza się? To taki wyraz wdzięczności. Tyle otrzymałem. Z krainy umarłych zostałem wyrwany. To jest wyraz wdzięczności. Ale czytamy w drugiej księdze Kronik, w 32 rozdziale, od 24 wersetu. W tych dniach, to jest to samo wydarzenie opisane w innej księdze. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz, uwaga, nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Gdyż jego serce wzbiło się w pychę. Tam była jeszcze sytuacja taka, że wiecie, król babiloński, kiedy usłyszał o tym, co się stało u Hiskiasza, wysłał swoje poselstwo z podarunkiem, mówiąc, wow, niesamowite rzeczy się stały u ciebie. I czytamy o tym, że ten król zaczął pokazywać temu posłańcowi, jak jego królestwo, jaka potęga i chwała jest jego. Zaczął sobie przypisywać tym, kim on jest. Co stało się w jego życiu, kim on jest. Wiecie, to jest coś tego typu, jakby mówił w ten sposób, wiecie co, teraz nikt mi nie podskoczy. Przez 15 lat mi nikt nie podskoczy. To jest pycha. To jest właśnie pycha. Dzięki Bogu ten człowiek zmienił swoje myślenie, bo czytamy dalej, że wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca. I dlatego ten król jest pozytywną postacią w Biblii. Bo zakończył swoje życie w plusie. On sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł gniew. A więc człowiek drugiej szansy, który nie zmienił swojego życia na początku. Dzięki Bogu później zmienił swoje myślenie. Dlatego ludzie, którzy mają drugą szansę, nie wszyscy zmieniają swoje życie. Nie wszyscy. Ale większość ludzi nie ma drugiej szansy. Dlatego trzeba mieć właściwą perspektywę na życie, które się prowadzi. Na miejsce, w którym jesteś. I o tej perspektywie chcę dalej mówić. Zobaczcie, że kiedy wyjeżdżamy na wczasy, to mamy świadomość, że jesteśmy tam tylko na chwilę. Jeśli ktoś nawet idzie w delegację na miesiąc, dwa, wie, że tam jest tylko na chwilę. To jest chwilowy wyjazd. Sprawy miejscowych nie do końca cię interesują. Nie do końca mają wpływ na ciebie. Kiedy byliśmy z żoną w Izraelu, miałem świadomość tego, że tam są zazwyczaj zamieszki, że Palestyńczycy, Izrael nie do końca ze sobą właściwie żyją. Ja miałem świadomość tych rzeczy. Ale prawda była taka, że ja jestem z Polski. Ja wiedziałem, że ja tu jestem tylko do niedzieli. Jestem tylko na chwilkę. Te sprawy są, gdzieś tam się poruszam w nich. One w jakiś sposób mnie dotyczą, ale to tylko na chwilę, dlatego że ja w niedzielę wracam. Ja żyję w Polsce. Ja żyję sprawami w Polsce, które są. Interesuje mnie to, kto będzie rządził. Mnie interesuje powodzenie mojego kraju. Ja jestem sercem w tym kraju. Nie tam. Tam jestem gościem. Tam jestem tylko na chwilę. Na wczasach jesteś tylko na chwilę. Jest wspaniale, są palmy, jest cieplutko. Morze pluska, czy ocean pluska, błękitna, rybeczki wspaniałe, rafy koralowe. Nurkujesz, oglądasz, ale to jest tylko na chwilę. Ponieważ pewnego dnia wchodzisz na lotnisko, samolot odwozi cię do domu, bo żyjesz tu i przyjeżdżasz do swojego wspaniałego domku
i interesuje Cię to, co jest tu, w tym miejscu. I starasz się o to, co jest tu, w tym miejscu. I życie, którym żyjesz, dotyczy tego miejsca. Tak jest w naszym życiu. Tak jest normalnie. Tu jest moje życie. Nie tam. I ta perspektywa jest pokazana w liście do Filipian w 3:17-21. Tak naprawdę są tam pokazane dwie perspektywy, dwa różne spojrzenia. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. I to jest ta pierwsza perspektywa. Uwaga. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą jest to, co hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Ale druga perspektywa jest taka. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do chwalebnego swojego ciała, tą mocą, którą wszystko poddać sobie może. I to są właśnie dwie perspektywy. Dwa różne spojrzenia. Właściwa i niewłaściwa. I niewłaściwa oddziaływuje na życie, jak również ta właściwa oddziaływuje na życie i to w konkretnych decyzjach poprzez konkretne myślenie i postępowanie. Ta niewłaściwa perspektywa mówi tak, ja jestem tu na wieki osadzony. To jest moje jedyne życie. Muszę się troszczyć o to i o tamto. Skupiać się na tym i na tym. Ważne jest to, co posiadam, co będę mieć, co zdobędę. Bo patrzę z tej perspektywy. Ważne jest zabezpieczenie, które mam. Wiecie, kiedy jest mowa o Bogu, którym jest brzuch, tu nie chodzi o jedzenie. Bo w końcu ile można wcisnąć w siebie? No oczywiście, tak, niektórzy potrafią. Jednak to słowo mówi o tym, że kiedy Bogiem jest brzuch, oznacza, że skupiasz się na sobie. Moich własnych potrzebach, to, co jest dla mnie potrzebne. Ja staję się w centrum. I dzieje się to na wszystkich płaszczyznach, wśród wierzących i niewierzących. Ja jestem na nowo w centrum. Kiedy przyjmujemy Chrystusa, Jezus staje się na pierwszym miejscu, ale czasami próbujemy Go tam stąd ściągnąć, zdetronizować i postawić na nowo siebie, tylko w takiej chrześcijańskiej otoczce, z aureolą. Skupienie na siebie, rezygnacja z siebie dla innych, nie ma takiej opcji. To jest właśnie ta perspektywa niewłaściwa, która zmienia myślenie i powoduje, że zmieniamy nasze postępowanie. Błędne koło zaczyna się, ponieważ dochodzą jednak myśli, nie jestem na wieki tutaj. Mogę to stracić, więc muszę więcej mieć, aby zabezpieczyć moją przyszłość. No bo wiecie, są różne wydarzenia, nagle tu wojna, nie wiadomo, uchodźcy, może mnie napadną, może mnie obrabują, może bank padnie, więc trzeba w innych bankach dać. Być może i to jest całe życie, którym się toczy wokół ciebie. I to powoduje strach, obawę, drżenie, miękkie nogi. Dlatego, że próba kontroli nie wychodzi ci, kontroli własnego życia. Rozumiesz, że to jest coś poza tobą troszeczkę i zaczynasz żyć w niepokoju. A w zeszłym tygodniu, jak słyszeliśmy, jedną z głównych wartości jest życie w pokoju. Jest życie w pokoju. Ta niewłaściwa perspektywa to robi. Ale jest też właściwa. Rozumiem, że jestem tu na chwilę, jak ta trawka. Zdążam do ojczyzny, do Pana. Moje życie i przyszłość i sens jest w Chrystusie. To jest właściwa perspektywa. Kiedy patrzę na swoje życie z tej strony, wtedy wszystko jest inne, co się dzieje wokół mnie. Nie muszę się bać. Dlatego wiem, że On jest moim życiem. Że On jest moim zabezpieczeniem.
Bo tu jest moje życie i wtedy to, co dzieje się wokół mnie, to jest tak jak te wczasy. Ja rozumiem, że jestem tu tylko na chwilę. Ja tu przebywam jak przechodzeń. Jestem tu chwilę. Ale prawdziwe moje życie jest ukryte w Bogu. I tam jest moja ojczyzna. Tam jest moja ojczyzna. W liście do Kolosan, pierwszym rozdziale 15-18, widać pięknie to zabezpieczenie. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim, w Chrystusie zostało stworzone wszystko, a więc ja również, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, trony, panowania, władzy, zwierzchności, wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego. A więc żyje dla Niego. On jest przed wszystkimi rzeczami. Wszystko w Nim jest ugruntowane. On jest głową Kościoła, początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. On jest we wszystkim pierwszy, a ja jestem drugi. Drugi. I w tym miejscu nie nawiązuję do znowu zeszłego tygodnia, który kiedyś Bernard powiedział o tym drugim rzędzie, że czasami się uciekamy do drugiego rzędu. To jest właściwa postawa. Tu, w tym miejscu trzeba być drugim, bo On jest pierwszy. Pierwszy. Dla Niego żyjemy. Dla Niego żyjemy. W Nim się poruszamy. Przez Niego żyjemy. I to jest ta właściwa perspektywa, którą nabieramy na życie i wtedy rozumiemy, że to, co tutaj się dzieje, jest dodatkiem i chwilą, w której, którą możemy wykorzystać. Ta perspektywa odpowiada na pytanie, dokąd zmierzam. Właśnie ta perspektywa. To spojrzenie mówi, ja wiem, gdzie idę. Moja ojczyzna jest w niebie. Ufam Panu, wiem, że jestem w Jego rękach. Mam zmienione myśli, nastawienie, postępowanie. Wtedy inaczej patrzę na drugiego człowieka. Ja rozumiem, że to jest ktoś, dla którego Bóg mnie postawił. A więc rozumiem, że moje życie nie kręci się wokół mnie samego, ale zostałem postawiony, aby tak jak Chrystus świadczyć o Jego miłości. Psalm 103, który cytowaliśmy na początku w 14 wersecie, zaczynał się w ten sposób, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg coś stworzył i nie wie, o co tu chodzi. On doskonale wie, jakich nas stworzył, jak w ulotnej życiu nas postawił. A skoro tak, to daje nam możliwość rozporządzać tą chwilą. Dosłownie, tą chwilą. W obrazie, czy w wielkości nieskończonej, ten nasz fragmencik życia, wiecie czym jest? Ulotną chwilą. I Bóg dał nam, wiedząc o tym, dał nam tą możliwość, abyśmy właściwie tą chwilą zarządzali. Właściwie, mając priorytety, żyli właśnie dla Niego. Pozwolił nam tej ograniczoności funkcjonować. Dlatego zachęcam Cię, wykorzystaj to. Bo być może nie będziesz nigdy człowiekiem drugiej szansy. Wykorzystaj to, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, że Bóg wyrwał Cię ze śmierci do życia i żyjesz dla Niego. Wykorzystaj to. Nie patrz na to, co Cię otacza jako docelowe miejsce Twojego życia. Popatrz, że jesteś tu tylko na chwilę. Wiecie, bez tej perspektywy nie da się właściwie funkcjonować w Chrystusie. Idźcie do Kolosan w 3 rozdziale 1-4 czytamy. Tak jak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Wow. To jest wyzwanie, ale również zachęta, bo uwaga, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
umarłeś. Umarłeś. Kiedy oddajemy swoje życie Chrystusowi, no to jeśli je oddaję, to już go nie mam. Umierasz. Trup. Dead. Finish. Rip. Nie wiem, jak to już określić. Bo twoje życie od tego momentu jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I to jest niesamowita zachęta, która mówi, bo gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, a okaże się na pewno, wtedy się i ty okażesz razem z Nim w chwale. To jest niesamowita zachęta. Dlatego, właśnie dlatego, skoro ten stary człowiek umarł, został nagrobek nad nim, płyta, skoro on umarł, to nie może myśleć o tym, co jest tu. Bo tu jest życie z Chrystusem. I dlatego słowo mówi, nie myśl o tym, ale myśl o tym, co jest tu, co przynależy do życia. O Jego Królestwie. O miejscu, do którego zdążasz. O tym, że jesteś tu po to, aby przynieść Jemu chwałę. Po to tu jesteś. Z tej perspektywy, znad tego grobu, zupełnie inaczej widać. Tam się dopiero żyje. Tak jak Boże Słowo mówi, tu się dopiero żyje. To jest niesamowita zachęta. A więc dokąd zmierzasz, już wiesz? Masz już właściwą perspektywę? Oby tak. Dlatego zacznij od własnej śmierci. Stań. Powierz życie Jezusowi. Powierz życie Jezusowi. Powiedz, Panie, potrzebuję Cię. Ja nie mogę tak żyć, jak żyłem do tej pory. Ja otwieram Ci drzwi mojego życia. Zapraszam Cię do swojego życia. Uznaję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja dziękuję Ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Za to, że to Ty zrobiłeś. Ocaliłeś mnie od śmierci. Umierając za mnie na krzyżu. Dałeś mi właściwą perspektywę. Proszę Cię, kieruj moim życiem, aby ono było życiem dla Ciebie i abym nie żył dla siebie. A dla tych, co już to zrobili, mam jeszcze na sam koniec bardzo fajne słowo. To jest dla tych wszystkich, którzy stracili sens, dla których nagle życie jest życiem wokół śmierci. Tego, co się dzieje wokół mnie. Tego tu. Tego teraz. Dla tych wszystkich mam jeszcze na koniec słowo, niech ono Cię kształtuje. Zmieni Twoje myślenie, a niech za tym idą czyny. Zacznij żyć dla Niego, to znaczy zacznij dla drugich żyć. A słowo jest z listu do Filipian 3:14. Abyś był pewny, że zmierzasz do celu, do nagrody w górze, do której zostałeś powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Tam idziesz. Tam idziesz. Step by step. Dokładnie tam idziesz. Do nagrody w górze. Do nagrody, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest zachęta. Z tej perspektywy inaczej widać. Z tej perspektywy się chce. Thank you.
przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę iść. Już nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę iść. Przed Tobą dziś możemy stać, dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Już nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę. Święty, potężny jesteś, Panie, nasz. Przed Tobą.